Prawie gotowy jest nowy mural na ścianie budynku przy ulicy Noniewicza 87 w Suwałkach. Bohaterem malowidła jest Teofil Noniewicz, znany na Suwalszczyźnie przedwojenny lekarz i społecznik. Oficjalne odsłonięcie muralu odbędzie się podczas zaplanowanych na sierpień Dni Suwałk. Szczegóły przedstawił Kamil Sznel, asystent prezydenta miasta. Taką tradycją stało się, że przynajmniej raz w roku w Suwałkach powstaje nowy mural. Tak też jest też i w tym roku. Nowy mural powstaje przy ulicy Noniewicza na szczycie jednej z kamienic. Ten mural będzie przedstawiał, centralną postacią tego muralu będzie Teofil Noniewicz, znany Suwalczanin, patron tejże ulicy, przy której powstaje ten mural. W ubiegłym roku podczas Dni Suwałk zorganizowaliśmy takie wydarzenie jak imieniny ulicy Alfreda Wierusza Kowalskiego i w tym roku również będą imieniny, tyle że ulicy Teofila Noniewicza. Kulminacyjnym punktem tych imienin będzie odsłonięcie nowego muralu, który powstaje w tym momencie. Autorem pracy jest Bartosz Żyliński. Swój projekt zgłosił do konkursu na wizualizację ściany budynku przy trzecim liceum ogólnokształcącym, ale zajęła ona drugie miejsce. Ratusz postanowił jednak wykorzystać pracę. Mural przedstawia bramę z czterema oknami, z których spoglądają znani Suwalczanie, między innymi właśnie Teofil Noniewicz. Projekt tego muralu jest tak naprawdę już dobrze znany Suwalczanom, którzy interesują się tematyką murali w naszym mieście. W 2014 roku, kiedy został zorganizowany pierwszy konkurs i przeprowadzone głosowanie na najlepszy mural, jeden z projektów zajął wysokie drugie miejsce i był bardzo blisko zajęcia pierwszego miejsca. I właśnie ten mural, ten projekt był przedstawiał między innymi wizerunek Teofila Noniewicza i zdecydowaliśmy się dlatego też, żeby ten mural powstał. Tym bardziej, że autorem tego projektu jest Suwalczanin Bartosz Żyliński, więc tym bardziej warto było poczynić to, by ten mural namalować.